Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Rywal Meniagieło, a to jest kolejny odcinek po dłuższej przerwie. Już mi się nawet nie chce tłumaczyć, bo na tym kanale każdy odcinek jest po dłuższej przerwie. Mnie to trochę jest nawet wstyd, bo przez cały wrzesień, październik nic nie nagrałem. Ale dobra, nie ma tutaj czasu teraz na tłumaczenia. Gramy dzisiaj w nowo wydaną grę One Night at Flamptis 3. Jest to gra z tak zwanego Fazbear Funverse Multiverse, czyli fangame FNAF-a, które zostały wydane jako płatne. To akurat pobrałem za darmo na Game Jolcie, ale macie płatnego. Płatna jest też wersja na telefon i chyba na konsolę. Do tego jeszcze dojdzie kilka gier takich jak Pop Goes, Evergreen chyba, gdzie jakaś tam swoją nazwę będzie miało. The Joy of Creation Ignited Collection. No i FNAF 4. Jeżeli o czymś zapomniałem, no to mówię, no Flamptis już wyszedł. Trzecia część, właśnie ją ogrywamy. Zaczynamy! Survive until 6 a.m. Dobra. O, zimno. Hi, you best friend. Wouldn't you know it, after all this time, you still haven't survived until 6 a.m. But if you ever do, I'll finally let you leave. Until then, friends, let's play. No, nie chyba, że to jak mało kamer jest, ale dobra. Widzę, że tutaj taki dziwny system jest ocieplenia ciała, a przynajmniej ocieplenia pokoju, nie wiem, czegokolwiek. O, jakieś oczy tutaj są. O, znowu clown. Podejrzewam, że z tego piasa coś będzie wychodziło, ja już się tego czegoś boję. Podejrzewam, że to będzie ten... Nie, Redman? A może to był Redman? Bo był... Jest ten taki, co ma milion twarzy. Tylko który to jest który? Tak, to jest... To jest Redman, tutaj. Chyba na tej kamerze, tej drugiej chyba, czy któryś. O, to jest ten... Ten Birthday Boy Blam, co pamiętam, że ja go... O! Wyfrunął. Bo to widziałem na jakimś filmiku, że to tak działa. Bo to... Ja jestem to widziałem, nie pamiętam gdzie. Że jak prawie naciśnie, to tak miga. No wciąż mi to mało daje. Tak, na czwartej kamerze to jest Redman. O, wstaje ten Grunkwus. Zobaczcie, w ogóle sowa nie żyje. Co tu się dzieje? Dlaczego on po ścianach łazi? Psychul. Dobra, trzeba się ogrzewać póki można, bo za chwilę nie będzie można. W ogóle czemu ta gra jest takie małe mokre, nieważne. To co? Że co? Czemu? On tu wszedł i go tu nie ma. O, Redmond wychodzi. Cofnął się. A, czy na niego nie można flashować. Na niego trzeba wtedy, kiedy go jeszcze nie widać. Już to rozumiem chyba. No dobra, odgoniłem go. No spoko, o, ta morda. O, Redmond coraz bliżej podchodzi. Trzeba szybko ocieplić ciało, zanim... Bo za chwilę nie będzie można. Dobra, jest. Tyle styknie. Co, ile ich? Co? Nie, nie! Kurde. Co miałem zrobić, jak on tam stoi? A, no na niego nie można świecić, no okej. Okay. Tylko co mam zrobić, jak on tam stoi? Chyba w ogóle nic z nim nie robić. Oczywiście, jakby ktoś nie pamiętał, to jest część naszej serii trwającej od 2018, w której ogrywamy fangame FNAF-a. Miało być w zasadzie przed wyjściem kolejnej części, tylko że kolejna część tej serii, no to... No to wiecie, jakie powychodziły. Nie wiecie, jak to wyglądało. Ciężko z tego robić serię. Więc serię ciągniemy dalej. Nie mam sensu tego przerywać. Bo mi się to fajnie nagrywa. Wy to lubicie oglądać, dlatego... Nie widzę przeszkód. Nie, tak jak ślepy koń też nie widzi przeszkód. O kurde. To nie jest jakoś... Widzę, że to nie jest jakoś bardzo urozmaicone z tym ogrzewaniem się piece. To trzeba jakimś sposobem to pewnie robić, jak on będzie podchodził, ten Redman. Bo nie wiem, jak on będzie podchodził. Ale wiem, że on będzie z tym szedł, bo jak on tutaj jest, a tu jest mój pokój. A tu jak jestem, się obracam, to tu jest piec, no to tak najbliżej. Ja wiadomo, jak ta gra działa, wtedy się postacie teleportują w ścianach i nogi wyrastają. Gigantyczne jajka, ten zmienia mu się morda co chwilę. O, już. W ogóle znamy, po co to jest. O, went. Dobra, ale może nie powinien tego tak marnować, bo on tu zaraz wyjdzie. Co to za dźwięki? Motherfucker. No jest... No jest pięknie.
O, idzie ten po ścianach. Dzikus, czemu on ma ciało w kształcie truskawki? Jezu, jaka morda. Ten też, jak gumbal. Gimbal. Pinbal. Dobra, kiedy wejdziesz? Wszedł, więc teraz się nie świecę na niego. Szybko się ogrzewamy. Bo zaraz przyjdzie nasz przyjaciel. Jest, idzie. Ten się już cofnął. Nie ma co świecić, bo on tu wrócił. Jest stabilnie. Już wychodzi. Coś, no czy na razie to jest pierwsza AM. Tutaj podejrzewam, że to godzina 14 minut tutaj, albo trochę więcej. Bo dopiero pierwsza AM. O, trzeba się ogrzać, bo on już wchodzi. Nie! Dobra, ale skąd ja mogłem wiedzieć, kiedy on wejdzie? No w sumie mogłem wiedzieć, bo stał. Takie szybkie wytłumaczenie, dlaczego nie było tak długo filmów. Po prostu szkoła, natłok obowiązków taki nagły, po drugie brak weny, po drugie, znaczy, Boże, ile tego drugie może być? Szkoła i natłok nowych obowiązków, po drugie brak weny, po trzecie, coś mi się z OBS-em zesrało i filmiki ważą, pół godziny filmu waży 500 MB, a ma jakość gówna. Ten jeszcze w miarę dobry, no bo gra, wiadomo, jest mało wymagająca, ale jak chciałem nagrać World of Warships jeszcze dzisiaj, albo przed jeszcze Wszystkich Świętych, chciałem nagrać Team Fortressa, no to nie mogłem, bo 10 minut filmu trwało jakiś gigabajt, a jakość miało... Także dosłownie pobiegłem, obróciłem się i pikseloza. Zaraz wejdziesz, przyjacielu. No i to grzewamko. Strasznie szybko ten flash się odnawia. Którędy oni idą? Oni idą po kolei, o w ten sposób. To tak nie po kolei jest, ale niech będzie, że po kolei. Dobra, mogę chociaż dotrwać, nie wiem, do trzeciej, czwartej, a potem umrzeć. No właśnie. Wszedł, dobra. Wszedł, poszedł. Co to tam za jakaś zawiesina? Dobra, podchodzi coraz bliżej. Znaczy on jest cały czas na samym miejscu, ale... Już jest bliżej. Szybko, szybko, trzeba się ogrzewać. Nie można marnować czasu na ceregielki. Teraz wchodzi. Dobra, wszedł. Podchodzić teraz do pieca. Pokazuje mi jakiś stay away. O, tu widać go. Widać mu mordę. Poszedł, czyli ten jest tu. Dobra. Poszedł już od pieca. Mogę się ogrzeć, powiem. Widzę, że to tak samo szybko nie ucieka i nie muszę do tego podchodzić cały czas. Bo był na problem, na przykład problem w tych starszych fangame'ach, na przykład typu Five Nights at Warrior 2, że tam był taki generator i trzeba było go ładować i to się wychodziło do specjalnego pokoju. Zresztą mam z tej gry gameplay nawet na YouTubie. O, bo tutaj Azor wychodzi, albo to wcześniej było, nie wiem. Tylko, że jak się przychodziło do tego specjalnego pokoju i tam się siedziało przy tym generatorze, to nie można było wydać absolutnie żadnego dźwięku, czyli nie można było się w ogóle obrócić ani nic. A jeszcze po czwartej nocy ten generator był rozwalony i on o wiele szybciej się zużywał. Nie wiem, po co tak ryzykuję, ale o, kto to? Azor czy kto? A, to ten! Dzikus. Komendencia Lala Komunikasa. O, jest. Już występuje. Anormalne zjawiska. Nienormalne. No, idź już, no. Już poszedł. Paszli. Ten tu stoi, więc mogę się ogrzeć szybko. Bo i tak na razie nie mogę flashować. O, ty gnoju! To, no dobra, to w takim razie za każdym razem, jak on podejdzie, to chyba powinienem świecić. A przynajmniej o takich późniejszych godzinach, koło drugiej.
No, nie było tego wcześniej, to był ten bubl. Co wchodzi mu? O tym on wchodzi. Na ten gibel chyba siada, co w pierwszej części był. Co tego bobra potem nie było. W drugiej części też w ogóle był, kogo nie było w pierwszej? Był Eizaur. Nie było go. Kogoś, co w pierwszej był, nie było. No, ta sowa jeszcze była w drugiej. Skąd w uchu se grzebałem? Przestań! No nie widziałem, że ten birthday boy blamon już od 12 przychodzi. Jak on pierwszy raz przychodzi, znaczy, że pierwszy raz nadchodzi. Ale rymuje, nawet nie czuję, kiedy rymuje. O, jak rymuje. Jak dobrze się czuję. Kogo nie ma, czyli on pewnie idzie od razu tu. A tu kto? Ten. Ten tu startuje pewnie. Ten... Serzarz. No to ser chyba jest. No na razie idzie gładko. Poszedł już? Nie, jeszcze nie poszedł. O, nie, bo on tu dopiero stoi. Tędy będzie nadchodził za chwilę. No, który teraz pierwszy będzie? Bo to ważne. No nie no! Bo... Dlaczego tego ostrzeżenia nie ma na normalnym tym? Nie wiem. Nie wiem, nie potrafię tego przejść po prostu. Wiem o tym, że zazwyczaj w tej serii przechodzimy gry, jak już przejdziemy je całe. Jak ja już przejdę je całe, tylko że akurat jak to jest One Night, to chciałem przejść całe, bo tu są jeszcze jakieś tryby, jakiś Hardboiled Mode, jakiś tam inny pewnie będzie jeszcze. No ale nie potrafię tego, także mi się wydaje, że film jest wystarczająco długi, wystarczająco dużo pokazałem. Po powrocie też wiadomo, że nie wjadę od razu z czymś wielkim, także to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a ja się z wami żegnam. I yo!